Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria? A braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? I gorszyli się z niego, a Jezus rzekł im: nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie i w domu swoim. Mateusza, Ewangelia, 13 rozdział, 55 werset i 57 werset. Żydzi wiedzieli o Panu Jezusie, o Nim, tak wiele, ale w Niego nie wierzyli, nie ufali Mu. Także dzisiaj wielu ludzi wie coś o Panu Jezusie Chrystusie. Nie jeden uważa się nawet za chrześcijanina. Jednak nie powierzą i nie powierzają Mu swojego życia i przyszłości. Między wiedzą lub poznaniem z jednej strony, a wiarą i zaufaniem z drugiej strony jest wielka przepaść, wielka różnica. Ktoś kiedyś określił to następującym zdaniem: wielu ludzi jest chrześcijanami, ale jedynie w głowie, a nie w sercu. Mogę wiedzieć, co to znaczy być chrześcijaninem, jedynie jednocześnie nie wierząc z całego serca w Chrystusa Jezusa Pana, nie przeżywając nawrócenia do Boga, nie będąc prawdziwie uratowany. Tak sobie niektórzy myślą i żyją jak praktykujący niewierzący. Jako dziecko zwiedzałem okręt ratunkowy, opowiadał jeden człowiek. Wyszedłem na podkład. Słuchałem o różnych sposobach pomocy ludziom w niebezpieczeństwie na morzu. Zadziwiałem się mocą silników. Wiedziałem prawie wszystko o tym statku, jednak w tym momencie okręt ten nie musiał mnie ratować. Stał spokojnie w porcie, ja zaś nie znajdowałem się w niebezpieczeństwie utonięcia. Gdybym jednak przebywał na pokładzie tonącego statku, jakże bardzo życzyłbym sobie pomocy tego okrętu ratunkowego. Byłby on moją jedyną nadzieją na ocalenie na pełnym morzu, gdyby znajdował się blisko, a ja obok niego. Z jaką ulgą schroniłbym się w nim i jakże byłbym szczęśliwy, gdyby mnie uratował. Wtedy nie tylko wiele bym wiedział na jego temat, ale musiałbym całkowicie powierzyć mu siebie samego. Niezależnie od tego, czy wiem mało, czy dużo o Panu Jezusie Chrystusie, nie daje mi ta wiedza zbawienia. Muszę w Niego uwierzyć, muszę Mu uwierzyć, muszę zaufać Mu i oddać Mu swoje życie. Dopiero wtedy będę uratowany. W Piśmie Świętym, w Słowie Bożym, w Biblii czytamy: uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset.